Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ostatnio pokazywałem wam, jak ustawiałem zapłon przy MZ-cie na nowym zapłonie od pana Jarząbka bezstykowym. No, obiecałem, że po trochę się przejadę, wypróbuję to nowe ustawienie, ale pogoda jednak nie dopisuje. Mamy tylko 3 stopnie na plusie, pada śnieg z deszczem, no ale w końcu mamy już, słuchajcie, 7 marca, więc taka pogoda w kratę. No ale jadę do garażu, będę musiał jechać wymienić butle gazowe do OBI, bo skończył mi się gaz, nie będę miał nawet jak nagrzać w tym garażu. No i obiecywałem wam, że będzie coś nowego, a będzie, jest w sumie już, także zapraszam do oglądania, jedziemy do garażu. No i już dojechałem do garażu, no i teraz chwila prawdy, tylko się nie wystraszcie, bo nie ma gdzie nogi postawić. Voila! Słuchajcie, jeden komar, drugi komar, WSK, B1. Tutaj mam 3 skrzynie gratów. Tam mam ramę do komara Sport. Tutaj mam walizki do kufry, do MZ-y. Także znowu się zawaliłem troszkę i nie mam gdzie się z czymś pomieścić, ale już zadecydowałem, że komarki niestety na chwilę obecną będą musiały wyjechać stąd, pojadą, wyprowadzę je prawdopodobnie z tyłu tam za przyczepę, no bo nie będę miał miejsca, żeby tu gdziekolwiek się z czym obrócić. No a WSK oczywiście tu zostanie. Historię komarów wam opowiem, co i jak, bo dzisiaj chciałbym ustawić sprzęgło w tej WSK i bo sprzęgło, silnik jest po remoncie, ale to wam wszystko jeszcze opowiem, co i jak. No i chciałbym zrobić zdjęcia, bo WSK będzie rejestrowana na zabytek i potrzebuję zdjęcia do tak zwanej białej karty, a trochę się wypogodziło chwilowo, nie wiem na jak długo, więc chciałbym, żeby te zdjęcia zrobić jak najszybciej, wziąć ze sobą aparat cyfrowy, taki porządniejszy, no i będziemy robić te, będę robił te zdjęcia, także myślę, że też będzie dzisiaj w dzisiejszym odcinku parę ciekawych rzeczy. Ale zanim jeszcze cokolwiek zrobię, to uplanowałem sobie, że pojadę i wymienię butle gazowe do OBI, bo skończył mi się ten gaz. No to i przy okazji, słuchajcie, jutro jest 8 marca, więc kupię jakiegoś kwiatka dla żony, dla córeczki z okazji Dnia Kobiet. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o swoich dziewczynach, które są u was w domu, żeby jakiś upominek im dać. Dosyć gadania. Biorę, wyłączam kamerę i jadę. Nie będę nagrywał wam, jak jadę do OBI-ego, bo to nie ma sensu. Zaraz wrócę z OBI-ego, to będziemy robić tutaj porządek. No, jestem z powrotem. Kupiłem 2 butle gazu. Zapłaciłem 22 euro, ale to dlatego, że zapomniałem tutaj zabrać tych dekli i musiałem zapłacić kaucję 4 euro, ale mniejsza z tym. Robię, wyprowadzam te komarki i pokażę wam tą włoskę.
I tu jest nasza, moja WS-ka. Zabieram się do tego ujęcia już trzeci raz, bo wiecznie jakiś telefon do mnie dzwoni. Nie pokażę, bo mnie jest niestety na dworze, bo pogoda trochę nie dopisuje, coś pokrapia deszcz. Tak to wygląda. Jest to WS-ka M06 B1 z 69 roku, zachowana w oryginale. Poprzedni właściciel zrobił tylko, odmalował obręcze kół, wyremontował silnik, wszystko jest, reszta w oryginale. Jak widzicie, nie wiem czy każdy wie co to znaczy, jest to znak jakości. WS-ka ta, jako jedyny, prawdopodobnie jako jedyny pojazd w Polsce, w PRL-u, był oznaczony właśnie znakiem jakości 1. Miało to oznaczać produkt najwyższej klasy, pokazowy, jakby jeszczekolwiek inaczej to nazwać. Więc często miały właśnie tutaj, tylko 69 rok miał tutaj na zbiorniku znak jakości 1 i na silniku też był insygnowany znakiem jakości. Tak to wygląda. Oryginalny nie jest, licznik nie jest oryginalny, dlatego że popsuł się mechanizm i jestem na etapie dokupywania. WS-ka od nowości miała przejechane 5000 km. Mam tutaj stary licznik, zaraz wam go zresztą pokażę w częściach. Tutaj mam jeszcze różne inne rzeczy. To jest stary licznik z prawdziwym przebiegiem, 5470 km. I poszukuję takiego elementu, który po prostu z biegiem lat aluminium skruszało i się połupało. Jeżeli to dostanę, będzie docelowo licznik ten, który miał być, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku. Co jeszcze wam mogę o niej powiedzieć? Aż musiałem po nią jechać za Szczecin, kawał drogi. Słuchajcie, w zeszły weekend zrobiłem 1500 km. Bo pojechaliśmy w sobotę nad ranem, o 3 wyjeżdżaliśmy z domu. Zajechaliśmy na godzinę 9, 500 km z przyczepką. Tam załadowaliśmy WS-kę, załadowaliśmy komary. Pojechaliśmy stamtąd prosto do Wrocławia, bo w niedzielę był Oldtimer Bazar we Wrocławiu, także chciałem też tam być. Kupiłem sobie fajną kurtkę skórzaną, kiedyś wam ją pokażę. Taką właśnie typowo na Junaka czy na WS-kę, do Orzeszka pasującą. Nie jakiś tam nowoczesny skórzany kombinezon, bo nie o to chodzi. Nie ten klimat. No i wróciliśmy w niedzielę wieczorem o 21:00, a ja o 22:00 już musiałem jechać do pracy, także miałem po prostu Meksyk. No ale teraz wam pokażę, jak WS-ka odpala. Niestety muszę trzymać delikatnie tutaj jej obroty ręką. Muszę ustawić jej na gaźniku, na lince, bo jak puszczę, to ma za wolne obroty. O, słyszycie? I potrafi zgasnąć. Ciut za wolny ma. No, ten silnik się męczy. No i muszę ustawić to sprzęgło, dlatego że sprzęgła praktycznie nie ma w ogóle. Po złożeniu poprzedni właściciel nic tu nie ustawiał. No i ja na Oldtimer Bazarze się troszkę nią przejechałem. No i zrobiła dużą furorę.
klientów chętnych było dużo, ale ten motocykl raczej nie będzie na sprzedaż, on tutaj zostanie u nas. Widzicie, ma parę niedoskonałości, ale to też daje mu pewien taki urok, jakby nie mówiąc, że jest to w oryginale. Dopóki się tutaj lakier trzyma, tutaj troszkę przepastowałem, widzicie pewnie, że się troszkę świeci zbiornik. Posmarowałem trochę takim woskiem, żeby zabezpieczyć ten lakier, bo kalkomania, wszystko jest oryginalne. No i będę próbował jeszcze tutaj coś z tym dalej zrobić, ale to tam w późniejszym terminie. Słuchajcie, co najważniejsze, numery silnika, ramy, wszystko się zgadza z tabliczką. Tutaj będę chciał coś wykombinować, żeby dorobić zamek jeden do tego i tutaj drugi do tego, żeby był jeden kluczyk, ale to też w późniejszym terminie. No dzisiaj planowałem, no się rozpadało, słuchajcie, zobaczcie, rozpadało się, także dzisiaj nie wiem, czy uda mi się zrobić te zdjęcia, no bo tak jak mówiłem wcześniej, motocykl będę rejestrował na zabytek, dlatego że dokumenty tego motocykla gdzieś zaginęły dawno, dawno temu. Został sprawdzony w Cepiku, został sprawdzony w innych bazach i nigdzie nie widnieje, także można go spokojnie zarejestrować na zabytek. Chociaż jak wcześniej mówiłem w poprzednich odcinkach, jestem z reguły przeciwny temu, ale to dlatego, że znowu się będę powtarzał. W większości przypadków gdzieś tam te numery WIN są jakiś pojazd zarejestrowany, czy to przyczepka jakaś samochodowa, czy jakaś przyczepka do traktora, czy jakaś przyczepa rolnicza, dlatego jest to dość problemowe. Tutaj jest czysto, więc po prostu dokumenty gdzieś zaginęły, albo prawdopodobnie został wyrejestrowany pojazd i dokumenty gdzieś zaginęły, więc nie widnieje w systemie, można go spokojnie zarejestrować. Dzisiaj chciałbym, tutaj mam akumulator taki 6-woltowy i chciałbym założyć do niego akumulator 6-woltowy, więc muszę zdjąć te tutaj obudowy i zobaczymy, tutaj jest miejsce na akumulator i zobaczymy, co tam, i troszkę je podciągnę tutaj na iglicy, nie na iglicy, na lince, troszeczkę obroty minimalnie do góry, żeby po prostu spokojnie, żeby ona nie musiała tak męczyć. Szykuję teraz już wkrętak. Może wam jeszcze pokażę przy okazji, co tutaj kupiłem. Mówię wam, kufry do MZ-y. Słuchajcie, tutaj mam oryginalne osłony na nogi od WSK, właśnie do niej. Aczkolwiek chyba ten motocykl straci urok, jeżeli będzie miał te osłony na nogi. Tutaj mam silniki do komara, muszę jeszcze spokojnie przejrzeć. Tutaj jakieś inne różne części do komara. Wszystko to będę chciał dzisiaj przejrzeć. No i zobaczymy, czy będę tego komara sport robił, czy pójdzie po prostu i będę planował go sprzedać. Bo też nie mam tutaj, jak widzicie, miejsca na to wszystko. A też nie ukrywam, że fundusze się przydadzą, żeby robić ten projekt do porządku, nie? Tej MZ-y. Tam już widzicie, tarcze czekają. No i co tutaj jeszcze? Tutaj mam tą nową wiązkę, o której wam mówiłem, od pana Jarząbka, z instrukcją. Całkiem nówka. Niedługo przyjdą dwa nowe, kolejne zapłony bezstykowe, właśnie do tej zielonej i będzie do tej 300, którą będę składał do tego silnika. Następna wiązka pójdzie, jeszcze nowa, jedna. Także trochę tych wydatków jest, kasa się przyda, gdyby się udało coś sprzedać, to oczywiście jak najchętniej. Ale dobra, szykuję śrubokręt, wkrętak inaczej i zabieramy się do pracy. No, szykuję sobie coś tutaj w tym moim bałaganie oczywiście. O, ja każdy odcinek musiałbym tytułować sprzątanie w garażu. Bo nic tu innego nie robię, tylko wiecznie coś sprzątam. No ale co zrobić? Taki już
mój los. Więc tak to wygląda po zdjęciu tutaj tej lewej osłony. Tutaj mamy gaźnik, bardzo prosty gaźnik. Nie ma żadnej filozofii. Tutaj mamy miejsce na akumulator. Będę musiał chyba dokupić taką gumę. Zaraz zobaczymy, czy ten mój akumulator tutaj będzie pasował, który mam. Ta szóstka. Ale myślę, że będzie. No, jak najbardziej. Pytanie, czy to jest akurat to. Ale wydaje mi się, że tak. Na razie się nic nie oświeca. Możliwe, że jest też rozładowany troszkę. Ale zobaczymy. Dobra, troszkę tutaj podkręcę. Wykręcę linkę do góry, żeby obroty miała większe. I zobaczymy. Chyba znalazłem powód, tutaj nie było zakontrowane i mogło się po prostu od drgań troszkę przestawić. Bo teraz jak widzicie, o, też przy kierownicy na wprost inaczej się zachowuje. Aha. Wystrzał ze mnie, nie odkręciłem paliwa. Dobra, odłożę kamerę, bo potrzebuję drugiej ręki teraz w tej chwili, żeby trochę wyregulować. No i osłony pozdejmowałem. Jak z jednej strony, tak i z drugiej. Zainstalowałem tutaj akumulator, ale on chyba już jest nic nie wart. Albo jest rozładowany totalnie. Albo nie wiem co, bo nic tutaj nie daje. Ale mniejsza z tym. Tutaj jeszcze mam do tej włoski chlapacz. Jeszcze jedną osłonę. No i rozpakowałem tutaj, żeby wyrzucić folię. Te graty są mam do komarków. Także widzicie, trochę tego tutaj jest. Tutaj skrzynia, karton, dwa silniki, skrzyneczka. Tutaj mam osłony na nogi do włoski. No teraz już jadę na obiad do domu. Więc nic więcej chyba nie zrobię. Przyjadę po obiedzie, to dalej wam pokażę co i jak z tymi z tymi kuframi do MZ-y. No i tutaj już uregulowałem troszkę sprzęgło. Pokażę wam jak to się tutaj robi. Może pewnie każdy wie, ale ci co nie wiedzą, to będą pewnie ciekawi. I pozakładamy te obudowy. Miejmy nadzieję, że pogoda się chwilowo ustatkuje. Nie będzie padać. To myślę, że się tutaj przejadę kawałek po placu, chociaż ona oczywiście jest na dotarciu, ale jak najbardziej jazda jest jakaś krótka wskazana. Tym bardziej, że nie jest gorąco, więc nie będziemy jej tutaj piłować. MZ-ka zostaje chyba tutaj z tyłu, nie będę jej wprowadzał, tylko wezmę kłódkę i ją zapnę, żeby jej nikt nie podprowadził.